Czwartkowy poranek w Radiu Kanał rządzi się i rozpycha siatkówka. Natalia Bamber-Laskowska, dzień dobry. Dzień dobry. I Daniel Pliński. Dzień dobry. Mamy gości, nie mamy pączków. To uważam za skandal ze strony wydawcy. Było już coś słodkiego rano, bo dzisiaj tłusty czwartek. Ale jest woda, woda zdrowa. Oczywiście pączek będzie po obiadku, ale na razie jeszcze nie skonsumowałem. Natalia, była wizyta w cukierni samego rana? No, oczywiście, 6:30 już mam w cukierni. Długa kolejka? O 6:30 nie, o 7:00 już tak. Zaczynamy. Będziemy dzisiaj mówić o Lidze Mistrzów, o paniach chyba troszeczkę szerzej i ogólnie, bo już zakończyły swój udział, swoją przygodę z tegorocznymi rozgrywkami. O panach z nadzieją, że będzie trwała bardzo długo. Kto wie, może do samego finału. Takie mamy nadzieje. Jak Żelek jesteśmy optymistycznie nastawieni, a nie jak Daniel pesymistycznie. Gdybyś miała powiedzieć w skali od 1 do 10 ocena polskich drużyn, dwóch łódzkich zespołów tak króciutko w fazie grupowej, to jaka to by była ocena? Każdy zespół osobno. Na razie razem. Razem. Bo troszeczkę budowlani są pociągnięte przez ŁKS. Zaraz do tego dojdziemy. Na 6, a tak razem na 6. I kto ma wyższą, a teraz już indywidualnie, budowlanie i łódzki klub sportowy? No zdecydowanie ŁKS wypadł zdecydowanie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o zespół budowlanych, no to musimy wziąć pod uwagę, że to była inna grupa. Cięższy przeciwnik, ale też może się później rozwiniemy. Zdecydowanie ocena? Inny zespół. No tak 4. To teraz króciutko też w cyfrach ogólnie, mężczyźni. Bo Warszawa też została podciągnięta przez Jastrzębski Węgiel. Zdecydowanie 8,5. 8,5, najwyższa nota dla której drużyny? 10 Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel, bardzo podobnie 10. A Werwa? Naciągane 4. Dobrze, teraz tak, zacznę od tego, że zaniepokoiło mnie to, że chyba po raz pierwszy w tych rozgrywkach 5 polskich najlepszych drużyn przed meczem Ligi Mistrzów przegrało wszystkie mecze ligowe. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale cała piątka na tarcie. To jest tak, że polskie drużyny troszeczkę nie wytrzymują łączenia tych funkcji, łapania dwóch srok za ogon, żeby powalczyć w Europie, trzeba troszeczkę odpuścić w lidze, no bo przecież to są zespoły pierwsze, drugi i czwarty zespół plus ligi, jeśli chodzi o mężczyzn. No tak, Kędzierzyn przegrywa w Bełchatowie 2-3, to oczywiście nie jest wstyd w Bełchatowie przegrać. Warszawa przegrywa w Radomiu 1-3 i Jastrzębski Węgiel przegrywa w Zawierciu 2-3, gdzie prowadzi 2-0. Trener Kwapiciewicz dokonuje tam 3-4 zmian i mecz się odwraca. To który z tych wyników uważasz za lekko wstydliwy? Może nie wstydliwy, ale dla mnie małą niespodzianką jest jednak porażka Jastrzębskiego Węgla w Zawierciu. Powiem szczerze, że tak coś mi podpowiadało, że Warszawa jest w stanie przegrać w Radomiu po porażce 0-3 we Francji w Lidze Mistrzów i moje przypuszczenia się potwierdziły. Bełchatów prowadził 2-0, wydawało się, że będzie 3-0, Bełchatów wygra za 3 punkty, jednak Zaksa podniosła się, trener Grbicz zmienił atakującego, Olek Śliwka wskoczył na atak i pociągnął trochę drużynę i doprowadził do 5 seta. No tak, ale panowie to przynajmniej ugrywali seta 2 w tych konfrontacjach, a panie, łódzki klub sportowy przegrywa z dewelopresem Rzeszów 0-3 we własnej hali, natomiast budowlane też bez na sucho przegrywają bardzo ważny dla nich mecz z Legionowią. O czym to może świadczyć? Nie wiem, ale no to musimy zobaczyć, jak te zespoły są po prostu budowane. I akurat ten zespół ŁKS-u, który zdobył Mistrzostwo Polski w zeszłym sezonie, budowlani drugie miejsce. No ale musimy zobaczyć, że te zespoły są zupełnie inne. Jednak brakuje tych zawodniczek na pewnych pozycjach. Tak jak było w zeszłym roku, budowlani mieli znacznie lepszy, jak dla mnie, skład. No i, ale występują w Lidze Mistrzyń. Przede wszystkim szerszy, tak. Tak, a na przykład jeżeli chodzi o polską ligę, no to zdecydowanie przecież Chemik Police wiedzie i wydawałoby się, że oni powinni zagrać w Lidze Mistrzów, no, i oni mogliby stanowić jakieś takie zagrożenie dla pozostałych zespołów z Europy. No tak, ale zasady są takie, że akurat mistrz i wicemistrz awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów i każdy mógł sobie tę pozycję wywalczyć. Więc tutaj możemy powiedzieć tak, no, realnie patrząc, że te dwa zespoły nie są najmocniejsze w naszej lidze.
Więc one mogą przegrywać nie tylko w Lidze Mistrzów, ale również w polskiej lidze. Do tego właśnie chciałem nawiązać, bo tak, przegrywa drużyna Budowlanych dwukrotnie z Legionowią. I na własnym stadionie jeszcze w poprzednim roku i teraz na wyjeździe na sucho 0-3. To możemy już powiedzieć, że w tej wielkiej czwórce nie ma Budowlanych, w wielkiej czwórce Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet. No bo wiadomo, że Police, że Rzeszów, ŁKS, no i skoro Legionowia dwa razy wygrywa z Budowlanymi, to wydaje się, że zespół trenera Krzyształowicza z tej czwórki wypadł. Czy to jest po prostu, no zdarzyło się? Wypadek przy pracy. W Legionowie się ciężko gra. Legionowia jest bardzo trudnym przeciwnikiem na swoim terenie, to na pewno, to po pierwsze, ale w tym roku będzie bardzo trudno Budowlanym, żeby były w czwórce. Powiedzmy to sobie szczerze, ponieważ inne zespoły grają znacznie lepiej. Może taka przerwa, odpoczynek w tej chwili od Ligi Mistrzów spowoduje, że te dziewczyny wrócą na swoje tory i zaprezentują się znacznie lepiej. Mają dobre momenty, ale czy to wystarczy na to, żeby znaleźć się w tej pierwszej czwórce? To nie wiem. W tym roku nie wiem. Wszystko wskazuje na to, że Budowlane o czwórkę będą walczyły właśnie z Legionowią, nie? Bo jedna drużyna jest na czwartym miejscu, druga na piątym i tutaj widzę tabelę i punkty i wszystko wskazuje na to, że one się razem w playoffie spotkają i będzie walka o czwórkę. Do tego, przepraszam, jeszcze dochodzi porażka już chyba naprawdę wstydliwa, bo przecież w 1/4 finału Pucharu Polski Budowlane przegrały z pierwszoligowcem MKS Sanpajda Jarosław 2-3. No to jest rzecz niespotykana, wicemistrzynie Polski. Ja wszedłem sobie na stronę Budowlanych i tam było po heroicznym boju. No może i po heroicznym boju, bo tam było 34-36 tiebreak, ale wicemistrzyniom Polski chyba nie przystoi przegrywać nawet po heroicznym boju z pierwszoligowcem. Widać, że w klubie dbają o to, żeby dziewczyny czuły się dobrze i budują cały czas pewność siebie dziewczyn z Łodzi. Oczywiście powiem to żartobliwie, puchary rządzą się swoimi prawami. No to powiedzmy to parę dobrych słów, bo z drugiej strony drużyna Krzyształowicza, tak, w lidze przegrywa z Legionowią 0-3, przegrywa z Chemikiem Police hegemonem na naszym podwórku w tym sezonie ponownie. Wracają pewnie na tron też 0-3, przegrywa w Pucharze Polski z pierwszoligowcem, ale jedzie do Echaczibashi i tam przez dwa sety pokazuje nam show. Julia Twardowska, czytałem przed tym meczem, mówi, nie jedziemy tam na pożarcie, postaramy się troszeczkę upuścić im krwi, ale to wiadomo, że każdy tak mówi przed meczem, bo nikt nie powie, że położymy się, że siła rywalek jest zbyt duża. Te dwa sety to moim zdaniem chyba były dwa najlepsze sety Łodzianek w ogóle w tegorocznej Lidze Mistrzyń. To prawda i chyba jedne ze słabszych, jeżeli chodzi o Echaczibashi. No ale dobrze, na rozegranie wróciła Nowicka po chorobie, to też musimy wziąć pod uwagę. Ostatnio właśnie ta przegrana Budowlanych była może też spowodowana tym, że grała jednak druga rozgrywająca. To mowa o meczu w Legionowie. No tak, no i dlatego też może ta porażka 3-0 tak dosyć bolała. Tutaj może dziewczyny odetchnęły i nagle doceniły rozegranie Nowickiej. Ale może też brak presji, bo już wiedziały, że oni nie grają o nic i może w końcu trzeba się przełamać. No z reguły właśnie taki grudzień, styczeń, okej, mamy już luty, zespoły mają gdzieś tam takie spadek formy, coś się dzieje, już wszyscy chcieliby wiosnę, że złapać się świeży oddech i pójść do przodu. Więc może to te dwa sety zadziałają na korzyść Budowlanych i jak tylko ta nowa zawodniczka Chinka dojdzie do zespołu, to jednak będą się lepiej prezentowały. No ja mam taką nadzieję. No wiemy, że było troszeczkę rewolucji kadrowych przed tym sezonem, no i najgorsze było to, że było dużo rewolucji w trakcie, bo tak, przychodzi Charlotte Lace, doświadczona Belgijka, która dostaje opaskę kapitana. I nagle w styczniu pakuje się, zdaje sprzęt, oddaje kluczyki od samochodu i znika. I tak naprawdę nikt nie chce powiedzieć dlaczego, choć wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. No i tutaj nie wiem, czy jest sens komentować, no bo jak już tak poczynania po prostu Belgijki, czy to, że pewnie nie płacono jej kontraktu? Oficjalnie żadnych takich potwierdzonych informacji nie mamy, żeby do tego się jakoś tak odnieść, ale no, wydaje mi się, gdybyśmy nie brali pod uwagę pieniędzy, może to są inne aspekty, no to brak profesjonalizmu, ale no coś tam musiało być na rzeczy, jeżeli chodzi, no jednak to może chodziło o pieniądze, ale
No to też trzeba zrozumieć zachowanie takiej zawodniczki, która ma niepłacone i już nie ma po prostu siły ciągnąć zespołu. No, no tak, a jak wypadają tak naprawdę, przepraszam, dwie przyjmujące, bo tak, kapitan Lace i Babicz, która pół sezonu jest kontuzjowana, jest nowa atakująca Krajduba, jej zmienniczka Gabi Maciągowski, czekamy 2-3 miesiące na to, aż przyjdzie jakiś certyfikat, jakieś papiery, aby mogła być ewentualnie zmienniczką dla świetnej Ukrainki. Musi kombinować cały czas Krzyształowicz jako drugą atakującą, czasami Twardowską, czasami Bączyńską. No komfortu pracy to trener Krzyształowicz w tym sezonie nie miał. Tak jest. Jeszcze jak mógł się odnieść do Charlotte Lace, to musimy sobie zdawać sprawę, że kobiety, mężczyźni wyjeżdżają do innego państwa nie po to, żeby sobie fajnie nie mieszkać, żeby zarobić pieniądze. Jeżeli nie ma tych pieniędzy, nie dostają co miesiąc wypłatę, to nie ma to się dziwić, że jest frustracja i takie osoby postanawiają zerwać kontrakt i poszukać innego pracodawcy. I tak pewnie zrobiła Charlotte Lace. Trener Krzysztofowicz absolutnie w tym sezonie ma sporo pecha. Pierwsze to grupa śmierci, drugie brak zdrowia wśród swoich zawodniczek i myślę, że to się odbija teraz na formie sportowej. Ale tak jak Natalia powiedziała, przychodzi za chwilę marzec, świeżość i wszyscy czekają na te upragnione play-offy i jednak ta forma jest szykowana na ten play-off. Miejmy nadzieję, że budowlane w tym play-offie odpalą. Ale mówiliście, że też potrzebna jest dobra atmosfera w drużynie, bo tak odeszła Charlotte Lace i ogłoszono, że kapitanem drużyny jest Małgorzata Śmieszek, ale dziewczyny mówią, że tak naprawdę kapitanem jest Maria Stenzel, z tym, że ona jest libero, więc aby nie było zamieszania z tą zmianą opaski, ja nie wiem, czy to jest w regulaminie, że libero nie może być, czy po prostu tak sobie uzgodniono, czyli forma nie jest Śmieszek, nieformalnie Stenzel. Tak to do mnie do końca nie trafia. Myślę, że libero nie... Ktoś musi tę szatnię trzymać. Libero na pewno nie może być kapitanem zespołu, a Śmieszek podejrzewam, że nazwisko zadecydowało o tym, że został kapitanem. Jednak budują atmosferę. Jednak budują atmosferę w zespole. To teraz tak, wiemy coś o tej Chińce. Ren Kai. To jest 28-latka z Beijing Motors, mistrzyni Chin z poprzedniego sezonu. Podobno były oferty od Milenkowicz i Bidiasz, czyli znanej doskonale z gry w łódzkim klubie sportowym, ale prezes Marcin Chudzik postawił na Chinkę, z tym, że znów musimy na nią czekać, jakoś za długo. No ja tutaj więcej nic nie powiem, bo sam klub nie wie, kiedy ona dołączy i tutaj no, my tym bardziej nie będziemy wiedzieć, na ile ten transfer faktycznie dojdzie do... Ale myślisz, że to jest lepszy wybór niż gdyby wróciła Redziane Bidiasz, doskonale znająca i łódzkie środowisko i całą polską ligę? Może ta Chinka po prostu, za Chinkę były mniejsze pieniądze dla niej przewidziane. Może mieli mniejszy budżet. Tutaj no, różne aspekty biorą pod uwagę. To na koniec jeszcze... Nie chciałbym się bawić absolutnie w politykę i w ministra zdrowia, ale może jeszcze ten wirus, który krąży po świecie, decyduje o tym, że Chinki u nas jeszcze w Łodzi nie ma. No. Aha, o widzisz. Może kolejna teoria. Jest separatce póki co. To jeszcze słowo o nowej twarzy, bo niewątpliwie Anastazja Krajduba. To jest dziewczyna, która 2 lata temu była najlepszą zawodniczką Ligi Ukraińskiej, w zeszłym roku chyba najlepszą serwującą Ligi Rosyjskiej. No to jest to najważniejsze wzmocnienie, najważniejsza nowa twarz. Jak ją ocenimy? No na pewno jest różnica między takimi... między nią a zawodniczką, która była w zeszłym sezonie, przecież Brakocewicz, wcześniej mieliśmy Kaję Grobelną. No to jednak były takie zawodniczki, które ciągnęły grę w zespole. No praktycznie można powiedzieć, że Brakocewicz ciągnęła całą ligę w zeszłym, najlepiej punktująca zawodniczka. No najlepiej świadczy o tym, gdzie trafiła po odejściu z łódzkiego klubu sportowego. Dokładnie, jak sama mówi, już we Włoszech tak łatwo się punktów nie zdobywa. No tutaj, więc tutaj nie możemy porównywać, to jest każda ta zawodniczka, którą wymieniłam, na innym poziomie gra. Ale prawda jest taka, że od momentu, kiedy zabrakło Charlotte Lace w zespole, to jednak ten ciężar gry był na Krajdubie. Ona dostawała więcej piłek, gdzieś tam jej szukała rozgrywająca, nawet w tym meczu z Legionowem. I może jeżeli nawet ten mecz nie wyszedł Budowlanym, no to już teraz tutaj widzimy, że w kolejnym, właśnie za Czaczibasz, ona zdobyła 33 punkty. Tak trzymać, powiedzmy. Tak, więc już z takim zespołem tureckim, tak dobrym, no to jest dobry wynik. Jeszcze wczoraj oglądałam ten mecz z ciekawości, jakie piłki jej wchodziły z tej drugiej linii, czy z pierwszej, jeżeli chodzi o atak z prawego skrzydła. No to wczoraj z powtórki. Jak na żywo, to przedwczoraj.
Oczywiście większość meczów mam nagranych. Więc to naprawdę i wykazała się taką jasnością umysłu w tym meczu, ale też miała też dużo szczęścia, że te piłki gdzieś tam mieściły się między rękami Turczynek. Tak słucham Natalii Brakocewicz, stwierdziła, że łatwiej punkty zdobywało się w polskiej lidze niż w lidze włoskiej, a tu Krajduba może powiedzieć, że trudniej się zdobywa punkty w lidze polskiej niż w lidze Legionowie. Niż, tak, dokładnie, zdobyłam w Turcji 33 punkty. Życzymy tej dziewczynie i tej zawodnicy takiej formy. Temat budowlanych za chwilę łódzki klub sportowy. Zobaczmy sobie w ogóle, kto awansował do 1/4 finału. Z grupy A Ecacibashi Stambuł i Fenerbahce Stambuł. Z grupy B Vakıf Bank Stambuł, tak monotematycznie, ale uprzedzamy, nie ma 8 drużyn ze Stambułu. Dalej mamy Savino Delbene z Kandici z miejsca drugiego, grupa C to Igor Gorgonzola Novara i Allianz MTV Stuttgart, grupa D Imoko Volley Conegliano i z grupy E Dynamo Moskwa. Kogo najbardziej brakuje w tej ósemce, czy w zasadzie cała elita zameldowała się? To jest ta sama ósemka, co była w zeszłym roku, więc tutaj dużych zmian nie ma i no, jednak są to czołowe. A mówią, że kobieta zmienną jest. Czołowe kluby w tej chwili chyba najlepsze. Jedyne co, to może być tutaj, mogą być już tutaj inne wyniki, jeżeli chodzi o ćwierćfinały między tymi zespołami. Bo możemy przypomnieć, że w zeszłym, a jeszcze nawiązując, bo mamy te zespoły, ale one są w dwóch koszykach. W pierwszym koszyku jest Ecacibashi, Vakıf Bank Novara i Conegliano i w drugim Fenerbahce, Skandici, Stuttgart i Dynamo Moskwa. I co jest ciekawe, w zeszłym roku właśnie ma możliwość, w zeszłym roku Stuttgart grał z Novarą i w tym roku ma możliwość również zagrania z Novarą, bo jeżeli się wylosują, to będziemy mieli... Nie, chyba, nie mają, chyba nie mają możliwości grania razem, bo grali razem... Przecież Stuttgart wygrał z Gorgonzolą u siebie, tak? Dokładnie, one razem były w grupie i nie mają możliwości chyba zagrania w ćwierćfinale. To będą to w takim razie jeszcze raz losowali? Novara jest rozstawiona, ale Novara nie może trafić na zespół, który był w grupie, tak. Dokładnie. Okej, czyli tak samo Dynamo na Vakıf Bank nie może trafić? Jeżeli są z jednej grupy, to takie chyba są zasady losowania. Nie, Dynamo Moskwa może. Zeszłego roku. Nie, Dynamo tak. Jest z grupy E, tak. Dynamo samotnie awansuje. Tureckie zespoły z grupy A nie mogą trafić na siebie. Dobrze, jedziemy. Dobra. Grupa B, mówiliśmy Vakıf Bank i Savino Delbene z Kandici. Tutaj długo nie będziemy się zatrzymywać. No chyba tylko tyle, że Magdalena Stysiak przeszła niedawno operację lewej dłoni po kontuzji, której nabawiła się w zeszłym tygodniu. Wiadomo, jak długo to potrwa, kiedy wróci do gry. No na pewno szkoda, bo faktycznie, może nie furorę, ale robiła karierę w lidze włoskiej. Bardzo szybciutko zaaklimatyzowała się i była jedną, ma bardzo dobre statystyki, jedną z najlepszych atakujących Serie A. No tak, na samym początku sezonu może w paru meczach wyszła, slot jest na boisko, ale później w większości grała nasza prawoskrzydłowa, no Stysiak. No i później znowu po eliminacjach nastąpiła zmiana. Slot jest częściej na boisku, a jeżeli chodzi o palec Stysiak, to... Ostatnio dużo o palcach się mówi. To, podobno szybciej goją się kości niż te tkanki miękkie, które są dookoła, więc tutaj pewnie parę tygodni czekają przerwy. A mi brakuje, powiem szczerze, EUKS-u, bo EUKS miał szansę awansować. Tak, przecinało i decydujący mecz był. No właśnie, przechodzimy do grupy C. Powiedz, który mecz zawaliły wiewióry popularne? Nie wiem, czy zawaliły, ale zaważył mecz na wyjeździe ze Stuttgartem. Myślę, że zwycięstwo dawałoby naszym dziewczynom jest 100% pewność, mam awans do ćwierćfinału. Niestety nasza drużyna tam nie wygrała, a co za tym idzie, zajęła trzecie miejsce. Można powiedzieć, że Niemki to jest największa niespodzianka. To mówisz, że cała ósemka jest taka sama jak w zeszłym roku, czy one znają już smak elity, ale z drugiej strony wygrana z obrończyniami tytuły, bo przecież Stuttgart już na samym początku pokonał i to za 3 punkty Igor Gorgonzola Novarę 3-1. To jest swego rodzaju niespodzianka, czy po prostu trzeba już traktować Niemki jako dziewczyny, które z każdym mogą powalczyć i każdemu mogą spłatać psikusa? No to był raczej, wydaje mi się, wypadek przy pracy. No ale też musimy wziąć pod uwagę, że Novara jest zupełnie innym zespołem. No tam nie ma Egonu, tam nie ma Piccinini, tam już jest inna rozgrywająca, więc to też patrzymy przez pryzmat zeszłego roku na Novarę, a jednak te zawodniczki tak dla mnie trochę falują, jeżeli chodzi o grę. Mimo wszystko Novara wygrała swoją grupę, ale rozumiem, że po tym, co powiedziałaś, nie uważasz, żeby
obrończyni tytułu były głównymi kandydatkami do tego, by po raz kolejny zasiąść na europejskim tronie? Nie. Na pewno nie. Będą walczyć, ale nie sądzę, żeby weszły do... Chociaż wszystko jest możliwe. W zeszłym roku Konaliano przegrało pierwszy mecz w ćwierćfinale z Tachibashi 0-3, później wygrało 3-0, no i wygrały złotego seta, więc tutaj no, wszystko jest możliwe, ale zdecydowanie wydaje mi się, że tureckie zespoły w tym roku nie pozwolą sobie na to, żeby odpaść z tej pierwszej czwórki. Grupa C, zwycięstwo Nowary, Stuttgart na miejscu drugim, patrzę, no różnica jest jednak duża, bo MTV Stuttgart 13 punktów, a Łódzki Klub Sportowy 8, więc umówmy się, że jednak do awansu. Tak, ale tam było zwycięstwa daleko. Cezary zadecydowały. Wygrywamy, mamy 4-2 bilans, a one mają 3-3 i jesteśmy przed nimi. A to ja o czym będziemy mówić też w przypadku Kazania, jak dojdziemy do mężczyzn. Dokładnie tak jest i to by zwycięstwo zadecydowało o tym, że LKS byłby w ćwierćfinale. A jak wam się podoba ten przepis, że nie punkty, a zwycięstwa są decydujące? Bo ja jestem za, ale wiem, że zaraz będzie weto po prawej. Nie no, myślę, że odnośnikiem powinna być piłka nożna. No, weźmy, dlaczego piłka nożna? Bo myślę, że piłka nożna wyznacza jednak trendy. Weźmy 10 meczów, ktoś wygrywa 3 mecze, przegrywa 7, ma 9 punktów, a ktoś ma 10 remisów, ma 10 punktów i co? I ten, co ma 9 punktów, ma... No tak, to jest taki węzeł gordyjski, bo w siatkówce nie ma remisów. Tak, to, jest, tak no. Troszeczkę traktujesz jako remis wygraną po tiebreaku 3-2, ale to jest zwycięstwo. Wydaje się, że w sporcie najważniejsza jest wygrana. No tak, tak wygląda, jeżeli chodzi o siatkówkę, ale mnie to gryzie. Kaza ma powiedzmy 11 punktów. Nie mogłeś spać tej nocy. Aż tak nie, zasnąłem o pierwszej spokojnie po ostatnim meczu, który miałem przyjemność komentować, i Kaza ma 11 punktów i zajmuje trzecie miejsce w grupie, a te 11 punktów dałoby awans do ćwierćfinału tej drużynie z Rosji. Myślę, że nasze zespoły nie są tak do końca niezadowolone z tego, że już nie muszą grać. Podejrzewam, że cała Europa jest zadowolona, że Kazania nie ma w ćwierćfinale. Wracając do Łódzkiego Klubu Sportowego, na pewno trener Marek Solarewicz miał większy komfort niż trener Błażej Krzyształowicz, jeśli chodzi o kadrę, bo tutaj rzeczywiście tych perturbacji było dużo mniej. Pojawiła się nowa rozgrywająca Ewa Mori, no i jej zastępczyni Nicole Edelman. Tu był lekki problem, bo wiemy, że też był kontrakt rozwiązany i też dziewczyna wyjechała, ale chyba tylko jeśli chodzi o rozgrywające, no było tak nie do końca wszystko poukładane. No, ciężko znaleźć po tak dobrym sezonie zastępczynię dla Marty Wójcik. Tutaj każda kolejna zawodniczka wypadała słabo. No, umówmy się, Marta bardzo jak wysoko... Jak się porównuje do ideału? No, Marta ze swoim doświadczeniem i mądrością boiskową jednak zawojowała w zeszłym roku łódzki parkiet i to narządziła praktycznie. Nawet jestem zdecydowanie przekonana, że ona była w tamtym sezonie najlepszą rozgrywającą w Polsce. No i dlatego pobyt, pierwsze początki Ewy Mori w zespole z ŁKS-u. No, na początku troszeczkę kręcono nosem, ale myślę, że już te oceny wymagali, się zmieniają. Bo wymagali czegoś innego z czasem. Rozwiązany został kontrakt z Edelman, która przyszła do BKS-u. Przyszła Karakuta i miałam możliwość zobaczenia ją na żywo, bo komentowaliśmy z Szymonem Ratajczakiem z Łodzi mecz grupowe Ligi Mistrzyń. I no faktycznie może nie weszła w tamtym meczu, ale pod presją Ewa Mori znacznie lepiej grała, rozgrywała te piłki, a nie wystawiała tylko, więc to już widać progres u tej zawodniczki. Może to kwestia też była aklimatyzacji, potrzebowała może paru miesięcy w jednak specyficznym i z tak mocno dopingującymi kibicami na sali. Też musiała się obyć z tym i przyzwyczaić. No tak, wiemy, że hala Łódzkiego Klubu Sportowego jest, prawda? Jeśli chodzi o siatkówkę, zupełnie inna od pozostałych, bo czasami zaglądają tam kibice piłki nożnej, a propos trendów. No i może dlatego też dodatkowo pojawienie się tej Karakuty, drugiej rozgrywającej, spowodowało, że czuła jednak taką presję, że jednak zagrożona jest jej pozycja w pierwszej szóstce i teraz znacznie lepiej gra. Czyli tak, Ewa Mori powolutku buduje swoje nazwisko w polskiej siatkówce, ale też chyba dwa dobre transfery. Katarina Lazowicz naprawdę w kilku meczach była lokomotywą, która ciągnęła ten wózek. No i jak się patrzy na taką Asię Pacak, to rzeczywiście powstaje człowiekowi myśl, co ta dziewczyna robiła w pierwszej lidze.
Tak, i jeszcze brakuje mi tutaj dobrych zagrań jednak Klaudii Lagierskiej. Przyzwyczaiłam się właśnie do tej współpracy Marty Wójcik z Klaudią Lagierską, bo cała sztuka jest i żeby wyciągnąć z każdej zawodniczki jak to, co najlepsze. I właśnie Marta potrafiła tak grać swoimi atakującymi i środkowymi, które wchodziły jej w tempo i tego też mi zabrakło później w kadrze. Że to właśnie ona wypromowała, mam wrażenie, Lagierską. Ona wykorzystywała jej potencjał i w tej chwili troszeczkę mi jej brakuje na boisku. W sensie ona jest, ale jej efektownych zagrań. No i mówisz o pacach. Dobrze, że ktoś wyłapał, dobrze, że ta zawodniczka. Takie diamenciki też można czasami znaleźć na drugim froncie. Tak. Pączki jadą. Ale nie dla nas. No chyba. I Lazowicz, która z dobrej strony się pokazuje. Widać u niej zaciętość, zaangażowanie w tym meczu. Tutaj nawet z Echa Chibashi to po prostu... No widać, że ma całe życie jeszcze przed sobą i na pewno będzie znaczącą zawodniczką, a już przecież ma złoto Mistrzostw Europy 2019, tak no to jest. Już jest, prawda? Gdzieś tam możemy powiedzieć, że to zespół z ŁKS-u ma serbskie złotko u siebie, no bo, prawda? Wszystko się kręci wokół tej dziewczyny. Ona cały czas jest młoda, w tym roku bodajże skończy 22 lata. To jest pierwszy klub... Tak samo jak Iwa Mori, pierwszy klub poza Serbią i wyjeżdża i jest liderką naszej drużyny, więc to świadczy o jej potencjale i o tym, że jej ta zmiana nie przeszkadzała. To bardzo szybko nastąpiła aklimatyzacja i ona przy niej się wszystko moim zdaniem kręci. Ona dużo przyjmuje, ona dużo atakuje, ona dobrze zagrywa, myślę, że... I chyba to lubi. I widać szuka grania, szuka piłki, bo to jest. Tak, nie nakręcona dokładnie. Jest, swój świat jakby miała, ale wszystko robi, prawda? Nie ma, że piłka parzy, ja chcę grać, ja chcę dotykać piłki. I to jest właśnie chyba... Nie boi się, przepraszam, błędu. Bo często jest tak, że zawodniczki nawet uciekają od przyjęcia, czy uciekają, bo nie chcą piłek w końcówkach setów, bo boją się, bo ten jeden błąd może zmienić i statystyki. To już jest w ogóle... Jakiś paradoks. To racja. Są tacy zawodnicy i zawodniczki, którzy nie chcą dotykać czasami piłek takich dosyć trudnych, spornych i żeby w statystyce się zgadzało. Dokładnie. W męskiej siatkówce było bardzo podobne. No, także... Dobrze. Grupa D, Imoko Wolej Koneliano awansuje z pierwszego miejsca. Co tu możemy powiedzieć? Tylko tyle, że cały czas bardzo mocną pozycję ma Asia Wołosz i tylko przyklasnąć. Myślisz, że Koneliano może zastąpić na tronie Gorgonzolę tylko dlatego, że Paola Agonu zmieniła miejsce swojej pracy? No ten zespół był, tak jak w jednym z wywiadów ktoś się wypowiedział, że ten zespół był stworzony do tego, żeby wygrywać. No tak, no te zespoły czołowe w Europie są stworzone nie tylko do wygrywania ligi, swojej ligi, ale przede wszystkim Ligi Mistrzyń i zaistnienia na świecie. No ale zobacz, że nawet tak, sądzę, że one będą w tej dwójce, która będzie grała w finale. Ale nawet patrząc na klubowe Mistrzostwa Świata, które niedawno się odbywały, Koneliano pierwsze miejsce, drugie Chachibashi, trzecie Wakifbank, czwarte Novara. Więc te zespoły już cały czas się spotykają, nie tylko w Lidze Mistrzów, w innych... No wiadomo, że będzie to pojedynek tak włosko-turecki. Troszeczkę jakby spuściły z tonu Rosjanki. W grupie E wprawdzie Dynamo Moskwa wygrywa, ale na przykład taka sytuacja, żeby Urałoczka i Jekaterinburg w fazie grupowej zajmowała ostatnie miejsce. Ręce opadają. Z Parubiec, prawda, w składzie. No, było to, no, chyba z Płowdiv przegrały, tak? Ostatni mecz, 3-2. No, tam mają i z Płowdiv, i z Kan. Więc to było bardzo duże dla mnie zaskoczenie. No coś tam nie gra w tym zespole. Mają dobre zawodniczki, a jednak za mało, żeby jeszcze zawalczyć o kolejny etap Ligi Mistrzów. Ale to nie nasz problem. Kończymy... Występy pani, zaczynamy panów i tutaj mamy znacznie lepsze wiadomości, bo dwie nasze ekipy będą rozstawione. Losowanie po południu dzisiaj z miejsca pierwszego. Jastrzębski i Zaksa, na kogo chcielibyśmy trafić, na kogo nie chcielibyśmy trafić. Wchodząc chyba na stronę Zaksy, widziałem, że raczej nie chcieliby jechać do Rosji.
Moim marzeniem jest też takim, żeby Zaksa, jak nie jedziemy do Rosji, to trafiamy na Trentino, bo Rozelare odpada. Dokładnie, Trentino, a Jastrzębski Węgiel, jakby trafił na Rozelare, byłoby to moim zdaniem bardzo dobre losowanie. Oczywiście Trentino, można powiedzieć, jest to na dzień dzisiejszy podobny poziom, co Fakiem Nowy Urągoj czy Kuzbas Kemerowo, ale tutaj chodzi przede wszystkim o te podróże, ciężkie podróże i myślę, że to byłoby korzystne dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle, a Jastrzębski Węgiel, gdyby trafił na Rozelare, myślę, że miałby duże szanse awansować do półfinału, ale takich zespołów, które marzą o tym, żeby trafić na Rozelare, jest cztery. Trzy. Trzy, bo jeden nie może. Dokładnie, trzy. Kędzierzyn, Civitanowa i Perugia pewnie chcą trafić na ten zespół. Zobaczymy, ciekawe to losowanie, wszystko ciekawie to wygląda, to się zapowiada. Faworytem, nie ukrywajmy, Ligi Mistrzów cały czas zostaje Kucine Lube, Civitanowa i chyba Perugia. Mimo tego, że odszedł Sokołów. Tak, ale ściągnęli Irańczyka na atak, który do dnia dzisiejszego jeszcze nie gra na pozycji atakującego, boryka się z problemami zdrowotnymi. Gafur, ale Rychlicki, chłopak, który przyszedł z Luksemburgu, Luksemburczyk, który z każdym meczem gra coraz lepiej i w ostatnim meczu, jak go widziałem, z Trentino, naprawdę miło było patrzeć na tego faceta, jak dojrzewał z każdym miesiącem i naprawdę on nie odstaje od gwiazd Lube. To przejdźmy sobie tak alfabetycznie po grupach. Z pierwszej grupy Trentino, o nim już mówiłeś, Kucine Luba Civitanowa. Chyba warto powiedzieć, że coraz mocniejszą pozycję ma Mateusz Bieniek. Przechodził do europejskiego giganta. Wydawało się, że będzie zmiennikiem, że od czasu do czasu zapuka do pierwszej szóstki. Nic takiego nie ma miejsca. Mateusz naprawdę jest tam coraz mocniejszą, coraz... Dzień dobry, o proszę. Jest pan kucharz, sam pan piek? A zaczyna się od pani, nie wiem czy wiesz. To ja potrzymam. Tylko trzy siatkarze jedzą dużo pączków. Chciałbym zauważyć, że po mnie widać, że jedzą dużo pączków, prawda? Dużo jedzą pączków siatkarze. Chciałbym zaznaczyć, że jestem byłym siatkarzem, więc nie wiem, ile jedzą teraz siatkarze. Ja kiedyś jadłem bardzo dużo pączków. Dyscyplinarnie zwolnieni. My, czy tutaj, czy pan Żelek i pan Ignacik? Jadł bardzo dużo pączków. Nie tylko pączki. Dobra, najazd Hunów mamy za sobą, wracamy do tematu. Mamy też sygnał od wydawcy, że wszystko to jednak było zaplanowane i zgodne z... A kawka gdzie? Dwie z mlekiem ja i jedną czarną. Wracając do Bieńka, 14 oczek, skończył 9 z 12 ataków, to jest 75% skuteczność. No ten chłopak rozwija nam się kapitalnie. Trzeba też pamiętać, że wybrał się do Lube, do mistrza Włoch i do drużyny, która wygrała bezapelacyjnie Ligę Mistrzów w sezonie 2018-2019. Czyli nie boi się wyzwań. Nie boi się wyzwań. To nie jest z tym, który patrzy na statystyki i lepiej wolałby grać w słabszym zespole, aby tam nabijać sobie to CV. Zdawał sobie też sprawę, że limit obcokrajowców w Lidze Włoskiej będzie go troszkę blokował. Leal, Gafur, Bruno i Simon. To jest czterech gości, którzy na pewno mają grać w szóstce w Lidze Włoskiej. Jednak Mateusz zaryzykował i wyjechał i myślę, że dla polskiej siatkówki, dla polskiej reprezentacji, a przede wszystkim dla Mateusza było to dobre rozwiązanie. Ten facet cały czas nam się rozwija i wiem o tym, że to jest jeden z najlepszych środkowych na świecie i dzięki temu, że pojechał do takiej mocnej ligi, do takiego zespołu, nasza reprezentacja będzie miała z tego duży pożytek. A w Lidze Mistrzów limit obcokrajowców już nie obowiązuje, dlatego tak Mateusz często występuje na boisku. Tak, grupa B, Fakieł Nowy Urengoi, Kuzbas Kemerowo. Tutaj długo zatrzymać się nie będziemy, tym bardziej, że o Rosjanach troszeczkę mówiliśmy. Przechodzimy do grupy C, Jastrzębski Węgiel. To jest sukces, a wiadomo, że jeszcze los sprawił, że pojawiły się tam drużyny, które w historii Jastrzębskiego Węgla odegrały dużą rolę. Wiadomo, że jak grają z Grignard Masejk, jak grają z Kazaniem, to muszą być skazani na sukces. No Jastrzębski Węgiel pokazał przede wszystkim, że jest drużyną, która walczy. Pamiętamy wszyscy, którzy interesują się siatkówką, ten
przepiękny tiebreak. Byliśmy, 9-14. Byliśmy razem i mieliśmy przyjemność komentować to spotkanie. 9-14 w piątym secie i dzisiaj nikt nie pamięta o tym, o takiej piłce na 11-14. Bardzo długa akcja, mnóstwo piłek meczowych po stronie Kazania i w końcu Michajłow atakuje na pojedynczym bloku i Popiwczak broni tą piłkę i ta piłka meczowa dla Kazania wpada w 9 metr po obronie. Podejrzewam, że tam było machanie ręką, nie ma znaczenia, jest 11-14, ta piłka nie ma żadnego znaczenia i tak wygramy i tak. A okazało się, że Kuba Budzki był na zagrywce i kopał, daj Boże każdemu tak zagrywać w każdym momencie w meczu, a nie tylko przy stanie 11-14. I myślę, że to spotkanie zbudowało Jastrzębski Węgiel. Później genialne mecze z Kazaniem u siebie, 3-1. Myślę, że ta drużyna zrobiła moim zdaniem największą furorę w Lidze Mistrzów. Nikt nie twierdził, że ten zespół wyjdzie z pierwszego miejsca, a pamiętamy, jakie problemy na początku sezonu miał Jastrzębski Węgiel w Plus Lidze. 3 porażki po 0-3, nagle okazuje się, że jedno zwycięstwo, 3-2 po mękach z Bydgoszczą, kolejny zwolniony trener, przychodzi Kowacz i nagle ta drużyna zaczyna grać, walczyć i pokazuje swój ogromny potencjał. No a propos tych walczaków, bo sytuacja była taka, że zanim Jastrzębski Węgiel przystąpił do walki, to teoretycznie mógł jeszcze nie wywalczyć pierwszego miejsca w grupie. Wszystko zależało, ale sytuacja po 5 kolejkach. Natomiast zanim weszli na parkiet, inne wyniki już się tak ustawiły, że oni już byli pewni. W zasadzie Slobodan Kowacz mógł wystawić drugi zespół, ale nie zdecydował się. Zagrali wszyscy najlepsi. Pewne było, że pierwsze miejsce, tylko kwestia rozstawienia z pierwszego miejsca, w tym pierwszym koszyku, że przed tym meczem z Mazeik było pewne, że Jastrzębski Węgiel miejsce, będzie miał pierwsze w grupie. Tylko tutaj kwestia rozstawienia była, bo to chyba chodzi o to. Ale chyba... No. Tak, bo Jastrzębski Węgiel przegrywa i tak to spotkanie 2-3, a i tak jest na pierwszym miejscu. Chodziło o to, że Jastrzębski Węgiel... Jastrzębski przed meczem potrzebował jednego punktu, aby być rozstawiony, ale to było tak dzień przed meczem. Natomiast 5 minut przed meczem już było wiadomo, że nie potrzebuje, dokładnie, bo inne wyniki tak się ułożyły, że awans i to z pierwszego miejsca i rozstawienie mają w kieszeni, a tymczasem Kowacz, różnie postępują trenerzy, tutaj pokazał. Ja nie wiem, czy to też nie było potrzebne, że mimo tego, że oni mają pierwsze miejsce i są rozstawieni, chęć wyeliminowania Zenita Kazań, bo wiadomo było, że gdyby Grignet Mazajk przegrał to spotkanie, a nie zdobył wystarczającej liczby punktów, to Zenit mógł jeszcze ich przeskoczyć. Może stąd ta pierwsza szóstka? Czy aż tak daleko byście nie wychodzili? Tak szczerze powiedziawszy, Grignet Mazajk i tak nie awansował. To myślę, że to spotkanie nie miało żadnego znaczenia. Kazań był pozamiatany, bo awansował zespół z grupy A z drugiego miejsca, z grupy B z drugiego miejsca i z grupy E. Po kolei Trentino, Kemerovo i Rozelare. Więc ten mecz z grupy C nikt z drugiego miejsca nie awansował, więc Kazań przed spotkaniem Jastrzębskiego Węgla z Gwinardy Mazejek kolokwialnie mówiąc, był pozamiatany. No. Ale tak, wyminąłby Gwiniard w tabeli ewentualnie, ale i tak miałby trzeci bilans byłby miał, tak, z drugich miejsc. Wracamy do Jastrzębski Węgiel. W zasadzie ludzie, którzy już tam grają od dłuższego czasu, nowi na środku. Graham Weigras i Juri Gladyr. Jak ocenisz tę dwójkę? To jest mur na środku? No, Jurek Gładyr potwierdza kolejny raz, że jest wyśmienitym środkowym. W zasadzie trudno powiedzieć, czy to jest Ukrainiec, czy Polak tak naprawdę. No, gra z polskim paszportem, to też jest duży plus i moim zdaniem to też zaważyło, że został ściągnięty do Jastrzębskiego Węgla i tutaj dzięki temu limit obcokrajowców nie cierpi na tym. Gładyr gra jako Polak, dzięki temu może grać na rozegraniu Kampa, może grać Weigras na środku i na przyjęciu From. I gdyby Julek Gładyr grał jako Ukrainiec, byłyby już powoli problemy, ale tak, gra jako Polak i myślę, że potwierdza cały czas, nikomu wieku nie wypominam, ale już ma 35 wiosenek za nim, ale cały czas pokazuje, że jest w formie, cały czas jest szybki, bo on bazuje na szybkości, ale Juri Gładyr, kiedy jest zdrowy, myślę, że to jest kluczowe u niego, jest jeden z najlepszych środkowych naszej ligi. Natalia, ty jakoś dopingujesz, sympatyzujesz z którym z naszych pucharowych zespołów? Mowa oczywiście teraz o mężczyznach, czy... Kompletnie nie.
Kompletnie mnie to nie interesuje. Dla mnie to, nie, kwestia taka, że dla mnie bardzo się różni żeńska i męska liga i tutaj ja przy kobietach się zatrzymuję jak najlepiej, staram się rozpracowywać pewne zagrania. Może gdybym miała czas i dłużej siedziała i oglądała męską, to może bym się wkręciła, ale ciężko mi zatrzymać przed telewizorem. To tak dla... A niby to jest siatkówka i niby na tym samym polega, ale jakoś tak nie. To kto na tobie zrobił większe wrażenie? Jastrzębski Węgiel, który dwa razy ograł rosyjskiego giganta z Kazania, czy Zaksa, która jako jedyny zespół odniosła 6 zwycięstw, nie tracąc seta, ale też musimy patrzeć na zestaw grupy. Ich obowiązkiem było wygrać to. Jak obowiązkiem? No to 6 wygranych meczów. Zdecydowanie. No to bardziej... Mało tego, wszystkie mecze po 3-0. Myślę, że... No to duża sztuka. Mam wrażenie, jedyny polski zespół w Lidze Mistrzów. Mam wrażenie, że nikomu w historii się nie udało w rozgrywkach grupowych wygrać wszystkie spotkania po 3-0. Myślę, że Zaksa tym bilansem przejdzie do historii. Mm-hmm. A Zenit? Bo pamiętam, że w zeszłym roku, jak rozpoczynaliśmy rozgrywki, jechaliśmy do Kazania, studiowałem, tam stało jasno, że ten poprzedni sezon to był fatalny. Oni zdobyli wicemistrzostwo Rosji, byli o krok od wygrania Ligi Mistrzów, ale nie wygrali. No tam ponieśli porażkę, zdobyli tylko Puchar Rosji. To uznano za fatalny sezon. No to co będzie teraz, kiedy w lidze pasują się na trzecim czy czwartym miejscu, a zakończyli rozgrywki po raz pierwszy chyba od 7 lat w Lidze Mistrzów w ogóle poza pierwszą ósemką. No, brak Zenita Kazań w ćwierćfinale to jest moim zdaniem... Skandal. Nie, największa sensacja ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów i nie wiem, jak wytrzymają wodarze w Kazaniu i czy postanowią zmienić Wierbowa. Uważam, że byłby to błąd, gdyby ruszyli trenera, bo myślę, że ten trener jest świeży. Do tego ma niesamowite spojrzenie na siatkówkę. Widać, jak zawodnicy go szanują, jaki ma wpływ na zespół. Ale niestety, tak czasami się zdarza. Przychodzi taki sezon, że po prostu nie iskrzy, nie idzie. No tak, tylko gdzie leży problem? Bo tak, oni po tym poprzednim sezonie Ligi Mistrzów nie udało się wygrać z Kucina Lubę czy Witanowa. No to co robią? Jeśli kogoś nie można pokonać, to bierzesz go do siebie. Zabierają najlepszego zawodnika, Cvetana Sokołowa, ustawiają go u siebie na ataku. Przechodzi Maksim Michajłow na pozycję przyjmującego. Wydaje się, że tych atutów jest więcej niż mniej. A wyniki dużo gorsze. Zmęczenie materiału? Wybacz mi, ale Sokołow moim zdaniem nie był wiodącą postacią w Lubę. Wszystko rozgrywało się w trójkącie Bruno Leal i Juan Torrena. Moim zdaniem Sokołow był takim trzecim skrzydłowym, jeżeli chodzi o atak, o zagrywkę w Lubę. Ale okej. Okay. Ale moim zdaniem w Kazaniu jest jeden problem. Każdy podkreśla, że brakuje w tym zespole Leona. Oczywiście, Leon jest bezapelacyjnie w tym momencie najlepszym siatkarzem świata, ale przede wszystkim Michajłow nie gra na ataku, przychodzi Sokołow. Michajłow jest zdecydowanie lepszym atakującym niż Sokołow, ale nikt nie podkreśla, że nie ma na przyjęciu Andersona, który był rok temu w tym zespole i myślę, że to jest kluczowa postać i zresztą Anderson teraz potwierdza to w Modenie, jakim jest wartościowym graczem i dlatego Kazaj ma dzisiaj takie duże problemy. No to przechodzimy do grupy D i teraz ten najsmutniejszy wątek, czyli Werwa Warszawa. Pytanie jest takie, czy trener Andrea Anastazji troszeczkę przekombinował, czy to jest główny winowajca tego, że zespołu ze stolicy nie mamy w ćwierćfinałach, czy chociaż nie włączyli się w walkę o ćwierćfinały. Chodzi mi oczywiście o ten słynny występ w Lizbonie, gdzie wystawił już na samym początku drugi garnitur i mocno się na tym przejechał. Proszę, zapytaj się kolegę, on lepiej będzie wiedział. Co, dużo o tym meczu już mówiliśmy. Tak, mamy wszyscy pretensje do Anastazjego i tak sobie to podczas się przeanalizowałem. Troszkę też Anastazji został, mówiąc kolokwialnie, zrobiony w konia przez swoich rezerwowych, bo to on chciał dać im szansę. Oczywiście ci zawodnicy nie byli ograni we wcześniejszych spotkaniach, ale liczył na to, że jego rezerwowi pokonają staruszków z Lizbony, ale stało się inaczej. Myślę, że Andrea Anastazji jest rewelacyjnym strategiem, ale nie zrobił jednej ważnej rzeczy. Wiedział o tym, że ostatni mecz gra z Perugią. Jakby sobie przestudiował kalendarz. Patrzysz na kalendarz 22 lutego, Perugia gra Puchar Włoch z Modeną. Co może zrobić Vital Heinen?
Absolutnie wystawić? Nie wystawi swoich największych, nie wystawi swoich... Zrobi to samo, co Andrea Anastasi w Lizbonie. Dokładnie tak jest. Za chwilę sobie można przeanalizować... Ale się nie przejechał. Cztery ostatnie kolejki, marzec. Z kim gra Perugia? Gra z Sorą, gra z Trento, gra z Modeną i z Lube. Zespołami, które są w pierwszej czwórce i które walczą o to, żeby być na pierwszym miejscu po rundzie zasadniczej. Gdyby Andrea Anastasi to przeanalizował, to by wiedział, że Perugia nie wyjdzie pierwszym składem i będzie duża szansa zdobyć jakieś punkty w Perugii. Niestety stało się inaczej, dzisiaj Warszawy nie ma. Ja jestem trochę zawiedziony, bo twierdzę, że warszawscy kibice zasłużyli na to, żeby zobaczyć tutaj wielką drużynę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i znowu Torwa by się zapełnił i mam wrażenie, żeby znowu odleciał. Tu w odróżnieniu od Jastrzębskiego Węgla była też podobna sytuacja, że jeszcze teoretycznie tam była jakaś szansa dla drużyny Werwy, ale w trakcie meczu równolegle rozgrywane spotkania zamknęły kompletnie drogę do ćwierćfinału. W takich sytuacjach trener powinien przekazywać taką informację zawodnikom, czy absolutnie ich odciąć od tych informacji z zewnątrz? Oni po prostu mają grać, bo w zasadzie grali już, nie mogąc awansować. No jeżeli chodzi o takie dosyć istotne informacje, no to chyba trener nie powinien przekazywać. Oni po prostu mają wyjść i zrobić swoje, prawda? Nie oglądając się zupełnie na to, dokładnie, co się dzieje. Wykonać chociaż swoją robotę, no dobrze. No. Chociaż to różnie bywa. Czasami takie podpowiedzi z innych stadionów potrafią zmobilizować, no ale to była dołująca wiadomość. Ja bym się przyczepił jeszcze, bo ty mówisz o Lizbonie, ale mecz w Tur przegrany też 0-3. Wiadomo, że pojechali tam bez kontuzjowanego Bartosza Kwolka, ale wyglądało to blado. To był słaby występ. Tak, znaczy, to nie było jedna pomyłka, bo tam zagrali w pełnym praktycznie składzie, oprócz Kwolka i nie stanowili monolitu. To akurat broniłbym drużyny warszawskiej. Okej, porażki nie da się obronić, ale patrzymy troszkę na Tur przez pryzmat pierwszego meczu z Warszawą, gdzie Warszawa ich tutaj gładko pokonała w 75 minut 3-0. Ale powiedzmy sobie jeszcze, Tur na to spotkanie nie doleciało do Warszawy. A ja zdaję sobie sprawę i wiem o tym, jak bardzo ciężko gra się we Francji, jak ciężko jest tam o zwycięstwo. Spodziewałem się tej porażki, powiem szczerze, i to nie jest żaden wstyd przegrać z tym zespołem właśnie tam. Jedyne pretensje, które można mieć, to jest porażka w Lizbonie. I jak spojrzysz na tabelę, Lizbona ma, Benfica ma jedno zwycięstwo i wiemy z kim. Podobnie jak i Jastrzębski Węgiel, także Zaksa, mając już w kieszeni awans, zagrała pełną szóstką. Chyba jedna zmiana tylko była. Nikola Grbicz dał na rozgrywanie Przemysława Stępienia. Benjamin Tonjutti sobie w tym meczu odpoczął, ale rzeczywiście wygrać 6 razy po 3-0 to jest coś, co będzie zapisane z złotymi zgłoskami w historii Ligi Mistrzów. Kosmos siatkarski, absolutnie. Trener w każdym meczu robił korekty. Nie robił oczywiście korekt. 3-4 osoby zmieniają się. Chyba był taki, bo informacja jest taka, że jako pierwszy polski klub w historii nie stracili seta, więc widocznie w historii ktoś być może w taki sposób już przez grupę przeszedł. Będzie trzeba to sprawdzić. Natalia, mówisz, że tylko żeńska siatkówka, to spytam się, był taki, pamiętasz taką sytuację w żeńskiej siatkówce, aby w 6 meczach ktoś nie stracił ani seta? Wiesz co, takiej serii nie pamiętam, ale pamiętam z Wakif Bankiem Gosia Glinka, z Bahar Toksoj, to 47 ten meczów. Sezon, kiedy nie przegrały meczu w Lidze Tureckiej. Dokładnie, w ogóle żadnego swojego meczu i to się zapisało w historii. Dlatego to jest wydaje mi się, że bardzo duża mądrość trenera, ale też trenera od przygotowania fizycznego, osoby, która zajmuje się przygotowaniem taktycznym, więc tutaj wszystko gra rolę, nie tylko zawodnicy, którzy wychodzą na boisko. Musieli być bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem. Nie da się ukryć, losowanie dzisiaj po południu. Już wieczorem będzie wiadomo, gdzie wybiorą się nasze dwa zespoły. Trzymamy kciuki. Kończąc Ligę Mistrzów, chciałem jeszcze ruszyć memoriał Wagnera. Chwileczkę o reprezentacji. Wiemy już, z kim zagramy. Iran, Argentyna, Tunezja. To nie jest tak mocna stawka jak zazwyczaj w memoriale Wagnera, dlatego że zbliżają się Igrzyska Olimpijskie, Heinen chce wygrywać, chce naładować tak pozytywnie zespół? Zdecydowanie tak i myślę, że
drużyny, z którymi Polska będzie rywalizowała przede wszystkim w ćwierćfinale, też nie chcą odkrywać do końca wszystkich kart. Dlatego mamy takie drużyny, a nie inne. Zdajemy sobie sprawę, że we wcześniejszych latach były potęgi światowe. Dzisiaj są to drużyny, powiedzmy, z drugiego worka, ale są to drużyny niebezpieczne, bo przede wszystkim myślę o Argentynie i Iranie. Tunezja jednak nie powinna odegrać na tym turnieju większej roli. Ja z niecierpliwością czekam na Igrzyska Olimpijskie. Myślę, że to jest impreza roku, przepraszam. W świecie piłkarskim, jak się na kogoś trafi w grupie na Mistrzostwa Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich, zazwyczaj unika się takiego sparring partnera w meczach tuż przed, aby nie odkrywać kart. Tutaj jest inaczej, bo jeden z uczestników przecież zagra z nami w grupie. Dlatego, że nie wiem, inna jest strategia, czy po prostu dlatego, że nie wiem, w siatkówce to pole manewru jest dużo mniejsze, bo umówmy się, że zespołów z takich topowych, z którymi warto iść w szranki, jest mniej i tak czy siak trzeba z nimi się mierzyć. Tutaj dużo zależy od tego zespołu, od tego głównego zespołu, jaki bierzemy pod uwagę. Filozofia trenerów jest różna. Czasami, jeżeli ma, powiedzmy, średni zespół, no to szuka takiego sparring partnera, gdzie jego zespół mógłby się sprawdzić, mógłby się podbudować i żeby dobrze wejść w jakiś ważny turniej. Jak jest mocny zespół, no to raczej szuka mocnego sparring partnera, z którym mógłby... No tak, a tutaj pole jest manewru ograniczone jednak w siatkówce. Tak, więc tutaj kwestia po prostu jest taka, jaka jest filozofia trenera, co on chce zrobić dla zespołu, czy faktycznie jeszcze dopracować i na jakim etapie jest, czy dopracować pewniejsze elementy i wtedy bierze mocnego rywala i pewne rzeczy tam wie, nad czym pracować, bo w czym się zespół jego sprawdził, a w czym nie, albo bierze słabszego rywala i na przykład mówi, przez cały pierwszy set macie grać tylko tą i tą kombinację, jak tylko to będzie piłka przy siatce, albo maksymalnie 2 metry oddalona od siatki, macie grać, przypuśćmy, jedną nogę z czymś tam z podwójną z przodu, prawda? Więc tutaj zależy od tego, co trener chce, co chce uzyskać trener. Chodzi mi konkretnie o reprezentację Iranu, bo wiemy, że z Persami zagramy w grupie i tutaj też mamy ich na Memoriale Wagnera, bo ty mówisz, że piłka narzuca standardy, to w piłce jest tak, że jak przed Mistrzostwami Świata jest zakontraktowany mecz z Anglią i w grupie trafamy na Anglią, to od razu ten sparring czy test mecz jest odwołany i szuka się innego przeciwnika grającego podobnie, w takim stylu jak Anglicy, ale nie odkrywamy kart przed zespołem, który będzie naszym rywalem w bardzo ważnym meczu na Igrzyskach Olimpijskich. Mam wrażenie, że na Igrzyskach Olimpijskich Polska wyjdzie z pierwszego miejsca, Iran z drugiego, ale ten mecz w grupie nie będzie kluczowym. Kluczowym spotkaniem będzie mecz ćwierćfinałowy i on zadecyduje o tym, czy zagramy o medale. Z Iranem się zmierzymy, powiedzmy tak szczerze, w grupie o nic, bo jedna i druga drużyna awansuje do ćwierćfinału. Taka jest prawda, bo mamy słabą grupę. Niestety w tej drugiej grupie... To jest tylko sport. Tak, ja wiem o tym, że to jest tylko sport, ale można też powiedzieć aż sport. I mniej więcej niektóre rzeczy jesteśmy w stanie wyczuć i wyliczyć, co się może wydarzyć. Ale dlatego nie ma zespołów z drugiej grupy, z którymi się zmierzymy w ćwierćfinale. Myślę, dlatego to tak wygląda ten turniej. Podobała mi się wypowiedź Witala Heinena, który przed polosowaniu, czy po tym, jak ogłoszono, z kim zagramy w Memoriale Wagnera, powiedział: strasznie nie lubię Memoriału Wagnera. Pamiętam go, jak byłem trenerem reprezentacji Niemiec. Co przyjechałem, to w czapę. To jest takie miejsce, które chciałbym omijać. Teraz oczywiście jest inaczej, bo przecież debiutował Leon w zeszłym roku w Memoriale. No i ma lepszą reprezentację, ale to rzeczywiście tak jest. Masz takie miejsce, do którego nie lubiłaś jeździć. Nie wiem, czy turniej, czy jakaś hala w Polsce, gdzie wiadomo było, że tam to za diabła wygrać się nie da, albo zawsze będzie pod górę. Nie, raczej nie. Raczej jako profesjonalista i zawodowiec to tutaj może tak może powiedzieć trener i ma do tego prawo, ale jako zawodniczka no to nic nie może przeszkadzać. Faktycznie są takie hale, gdzie się łatwiej gra, gdzie się ciężej gra, no ale to ona w takim razie wymaga więcej skupienia, może dłuższej rozgrzewki. No podchodzimy do tego profesjonalnie, a nie, że nam przeszkadza kolor na ścianach. Dobrze, tyle profesjonalistka Natalia. Spytam się jeszcze, bo po zakończeniu Memoriału Wagnera trener Vital Heinen ogłosi skład reprezentacji. Spodziewasz się jakiejś bomby? Bo taka zawsze wybucha, kiedy Heinen ogłasza skład.
Myślę, że dwóch atakujących jesteśmy w stanie przewidzieć, dwóch przyjmujących jesteśmy w stanie przewidzieć, dwóch środkowych jesteśmy w stanie przewidzieć, jednego rozgrywającego jesteśmy w stanie przewidzieć. Czyli mamy skład. A dalej ciężko, no, duża rywalizacja, każdy chce pojechać na te Igrzyska Olimpijskie, każdy sobie to zdaje sprawę, że jest wielka szansa zdobyć medal po wielu, wielu latach na tych Igrzyskach Olimpijskich, dlatego każdy pcha się do tej reprezentacji. A jeszcze na koniec dostaliśmy informację od Żelka Rzeszyńskiego, że czyli jednak dwa zespoły w Lidze Mistrzów miały taki bilans. 6-0 i 18-0 w setach. Nie wiem to, jakie to są zespoły, ale przypuszczam, że mogło być to wielkie Trento swojego czasu i być może Kazań. Takie moje przypuszczenie. To ściskając kciuki za występy już na Igrzyskach Olimpijskich, powoli kończymy. Profesjonalistka Natalia Bamber-Laskowska i kompletny amator oraz Cezary Olbrych. To było Radio Kanał o Siatkówce. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.